Zabieram się za montaż przedniego wału, znaczy do napędu przedniego, mostu, o, tak to nazwijmy. Tu sobie ostatnio wziąłem na towo, żeby mi te kulki nie powypadały. Ale pasuje po prostu to umyć i dać nowy smar. Byśmy sobie założyli już przedni, ten wał. Byśmy mieli z głowy. Może tutaj mamy jeszcze tą część, którą nie zamontowałem. Może tutaj będziemy wkładać te części, czyli to sprzęgiełko, sprężynę, podkładkę, nowe zabezpieczenie damy. Tu ten wieloklin jest ok. I tutaj mamy to na stałe. Najpierw sobie wydłubiemy te. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I tu mamy szóstą. Lecę to umyć. To trzeba będzie umyć. Tutaj zobaczymy, czy się nadadzą te, opaski. A to trzeba będzie zdjąć. Jeszcze będzie umyć. Wszystko to brudne takie jest, ale no cóż. Najpierw z większego brudu trzeba. Teraz damy do mycia. No tu takiego starego smaru jest dość sporo. Trzeba się go pozbyć. O. Dobra, myjka reszta zrobi. Jedną osłonę, tu mamy drugą osłonę, w troszkę lepszym stanie. To jest tylna, ponieważ tutaj poznaję tutaj to miejsce na ten o-ring przy tym mocowaniu. No i cóż, zaraz wracam. Dobra, mamy już umyte z tego starego smaru, już się pozbyłem. I tutaj co? Dajemy smar, wsadzamy kulki. Dobra, nie za dużo, żeby potem druga część jest, która jest w skrzyni biegów. I jak za dużo nawalimy, to po prostu wyjdzie nam bokiem. Teraz wstawimy sobie te 6 kulek. Warto jest zobaczyć, czy kulki nie są uszkodzone. One tutaj już przeglądałem i wyglądają ok. W sumie kulki pewnie są z twardszego materiału niż tutaj cała te gniazda.
całe te gniazda. Wkładamy sobie kulki. Warto jest ten smar tak rozprowadzić, żeby te kulki nam nie powypadały. O. Jeszcze nam dochodzi w środku część, czyli ten smar, który jest tutaj na środku, on po prostu wyjdzie po bokach. To już mamy wszystko umyte. Wewnątrz na zewnątrz. Ile się dało. I tutaj myślę, że będzie się dało, mam taką nadzieję, wstawić, nie, chyba inaczej nie da się, wstawić wał z nakułożonymi już tymi osłonami, połączyć wał i dopiero osłony przesunąć, tak będzie chyba najbezpieczniej. Dobra, to mamy zrobione. Druga strona. Nakładamy sobie, tylko że tutaj najpierw podkładka, sprężyna i dopiero to sprzęgło. Przesuwać może na razie. Zaaplikujmy ten smar do tych gniazd. Sześć kulek. Jedna już brudna. Zaraz ją trzeba oczyścić. Tutaj ważne jest, żeby tutaj się jakiś brud nie dostał, bo zaraz, kurczę, on będzie szlifował nam razem ze smarem. Dobra. Tak daleko już pewnie nie wejdzie, ale czyli tak, mamy tu już sprężynę, podkładkę, sprzęgło jedno, drugie. Dobra, jeżeli smar jest, to nam to nie wypadnie. Teraz zakładamy sobie te obudowy. Najpierw pierwsza część. A, trzeba będzie najpierw ją wsadzić, to tak na przyszłość. Czyli najpierw trzeba delikatnie zdejmiemy. Najpierw instalujemy rury. Podkładka, sprężyna, sprzęgło. A tutaj z tej strony to możemy już chyba ten łącznik gumowy. On też tak będzie dość ciasno wchodził.
tutaj znowu kolejność jest ważna, ponieważ trzeba małą opaskę założyć, dużo to już można potem. Teraz to zainstalować. Tak zrobimy. Najpierw tu opaskę damy. Guma. Weszło, weszło. Opaski są, są. Sporo to trzeba przesunąć. Teraz druga osłona. A, to jeszcze nie wytarłem. Osłona druga. To jeszcze przesuniemy. Później się to rozsunie. Bo tu jeszcze trzeba jeszcze. Tyle wystarczy. Czyli z jednej strony mamy odkryty ten przegub i z drugiej strony to samo. I tu można delikatnie teraz pod traktorek włożyć. Tam sobie szmatą oczyszczę te łączniki, tak to nazwijmy. I zaraz będziemy przyłączać. Jestem pod spodem, trochę ciężko jest tutaj filmować, ale chciałem pokazać, tu mamy otwór i należy tak to przycisnąć i założyć zawleczkę. Tu już mamy przykryty ten przegub i tam daleko już jest złożony. To jest taka sama rzecz jak tutaj. Warto jest też spróbować przekręcić. Tak wygląda zamontowane już. Pomontowane tam dalej te osłony. Jest zbyt ciemno. Tutaj mamy te jest śruba tutaj przykręcona, tam przekręcone, tu jeszcze, aby te opaski skręcić, i tu trzeba mocno trzeba nasadzić to.